Coraz częściej na półkach w sklepach elektronicznych możemy zobaczyć tego typu sprzęty, czyli stacje zasilające. To one właśnie w ostatnich latach wzbudzają coraz to większe zainteresowanie wśród klientów. Ludzie je oczywiście wybierają z przeróżnych powodów i do nich sobie również wrócimy. Natomiast to wszystko będę Wam mówił na przykładzie tej stacji zasilającej, którą miałem okazję testować w ostatnich dniach. Mam ją do przetestowania od sklepu Geekbuying, gdzie oczywiście możecie ją też kupić z rabatem. Gdybyście byli zainteresowani, to linka do nich akurat macie w opisie. Jak widzicie, ona jest naprawdę potężnych rozmiarów. Są też oczywiście mniejsze wersje, natomiast ja w dzisiejszym filmie powiem Wam, dlaczego akurat taka większa stacja może być lepszym rozwiązaniem do codziennego użytku, aniżeli wybór takiej mniejszej oraz co cechuje akurat ten konkretnie sprzęt. I zacznijmy od tego, o czym już wspomniałem wcześniej, czyli dlaczego ludzie interesują się właśnie takimi dużymi powerbankami, czemu wybierają takie stacje. Generalnie tutaj mamy kilka powodów. Te mniejsze stacje w okolicach 1000 Wh mogą być bardzo fajną opcją, kiedy idziecie na przykład na jakiś biwak, pod namiot, w góry i chcecie mieć po prostu urządzenie, które będzie dawało Wam prąd dla kilku osób, podładujecie sobie jakieś mniejsze sprzęty elektroniczne, czy nawet zaparzycie wodę w czajniku. Natomiast jeśli ktoś na przykład planuje podróż kamperem, albo jedzie na przykład pod namiot, ale wie, że nie będzie musiał gdzieś daleko wchodzić, a chce mieć jednak dużo większy ten zapas mocy, to może interesować się tego typu sprzętami, jak na przykład właśnie ta opcja od Fossibota. To jest już naprawdę pierwsza liga, dosyć ciężki sprzęt, on przychodzi w kartonie 25 kg, sama ta stacja waży gdzieś 23, więc na pierwsze wędrówki w góry raczej odpada, ale żeby ją wrzucić do kampera i żeby wspomagała Waszą elektryczność właśnie w takim miejscu, jak najbardziej, to samo jak jedziecie na przykład na jakiś kemping, czy to pod namiot i możecie chwilę ją ponieść, to nie ma też z tym żadnego problemu. Możecie po prostu wykorzystać te rączki, które są fajnie tutaj zabudowane. Wszystko mocno się tutaj trzyma. Sama stacja jest dostępna w dwóch kolorach, a raczej wersjach z taką zieloną oprawą albo cała czarna. Natomiast to, na co tutaj się powinno najbardziej zwrócić uwagę, to przede wszystkim pojemność. 2048 Wh. To już jest naprawdę pierwsza liga, jeśli chodzi o tego typu stację. I też moc maksymalna na poziomie 2400 W. Taka moc jest Wam w stanie zasilić normalne sprzęty w domu i właśnie jak mówimy o samym domu, to jest to w zasadzie trzeci argument, dla którego ktoś może interesować się taką stacją i nawet ja podczas tych testów właśnie wykorzystałem ten sprzęt, tą stację zasilającą jako klasycznego takiego UPS-a, czyli urządzenie, które podpinacie na przykład w Waszym biurze, Waszego stanowiska pracy i w momencie, w którym gaśnie prąd, macie przerwy w dostawie, nic się nie dzieje, Wasza praca może dalej postępować, bo po prostu ten komputer ma dalej zasilanie właśnie z tego urządzenia. I oczywiście w zależności od tego, ile byście tych sprzętów chcieli podpiąć, to urządzenie może wystarczyć lub niekoniecznie, chociaż mi oczywiście wystarczyło. Tutaj ten zapas mocy jest naprawdę spory i samo też przełączenie ma trwać 7 do 8 milisekund, więc w zasadzie nie ma żadnego problemu, aby zadziało się to natychmiastowo i żebyście nie doświadczyli w ogóle tego, że Wasz komputer zgaśnie. Także jak widzicie, takie urządzenie nie tylko przydaje się w podróży w góry czy na jakiś kemping, ale również do codziennego zastosowania, tylko oczywiście wybierając na przykład inną stację, musicie patrzeć na to, czy ona wspiera właśnie funkcję takiego UPS-a. Te droższe raczej powinny to robić, ale warto to oczywiście sobie sprawdzić w samej specyfikacji. Natomiast jeśli bylibyście zainteresowani tą konkretną stacją, to jak najbardziej ją rekomenduję. Oczywiście ona nie jest dla wszystkich. Tak jak Wam mówiłem, ona jest dosyć duża, ale jeśli bylibyście w stanie to zaakceptować i jesteście też w stanie zapłacić około $1000 za taką stację, co wydawać Wam się może sporo, choć na taką stację z taką mocą i pojemnością jest to dobra cena w porównaniu do konkurencji, to jak najbardziej można się nią zainteresować. Fossibot i inni producenci mają oczywiście w ofercie inne mniejsze stacje, natomiast tak jak Wam mówię, jeśli Wy potrzebujecie ten zapas mocy konkretnej, to ta też Wam po prostu go dostarczy. A przede wszystkim dużo rzeczy tutaj jest przemyślanych. Jak sobie zobaczycie, to nie musicie mieć jakiegoś osobnego worka, jakiejś torby na przykład na kable, którymi będziecie ładować właśnie tą stację, bo możecie po prostu je wszystkie schować u góry. Tam oczywiście macie przewód do samego ładowania tej stacji i co ciekawe i też nieczęsto spotykane, macie możliwość sterowania maksymalną mocą, którą będziecie po prostu ładować. Ona wynosi od 300 do 1100 W, więc możecie tutaj włączyć sobie tą najwyższą moc, aby w raptem około 2 godziny naładować do pełna tą stację. To jest naprawdę pokaz siły. Możecie ładować oczywiście tą stację na przykład za pomocą paneli fotowoltaicznych. One są sprzedawane osobno, ale myślę, że jeśli macie taką możliwość, aby wystawić sobie je i ładować ją energią ze słońca, to jak najbardziej to warto zrobić. Jak możecie widzieć, są tutaj też takie małe, śmieszne, uchylane skrzydełka. To nie jest jakiś wymysł
konstruktora, ale po prostu przemyślane rozwiązanie, aby otworzyć kratki wentylacyjne w momencie, w którym ta stacja po prostu chodzi, żeby tutaj ona się nam nie przegrzała. Otwarcie właśnie tych zaślepek podczas pracy powoduje, że mamy tutaj cyrkulację powietrza i te urządzenie nie powinno nam się nagrzać. I ja takiego nagrzania nie doświadczyłem, nawet jak podłączyłem właśnie do swojego biurka i podłączyłem pod nią naprawdę dobre kilka, jak nie nawet kilkanaście sprzętów. Możecie oczywiście też podłączyć do niej większe urządzenia, typu telewizor, jakaś mała przenośna lodówka, albo na przykład czajnik, czy nawet wiertarka, jeśli potrzebujecie takiego sprzętu do elektronarzędzi i spokojnie ona wystarczy. Tak jak Wam mówię, tu jest maksymalna moc 2400 W i od Waszej pomysłowości, czy od Waszych potrzeb zależy to, co będziecie chcieli podpiąć. Generalnie to wszystko jest tak zaprojektowane, żeby faktycznie w warunkach domowych nieźle to wyglądało, ale żeby przede wszystkim, jak korzystacie na dworze, na przykład podczas jakiegoś lekkiego deszczu, też ta stacja mogła po prostu pracować. Chociaż oczywiście wtedy już trzeba w takich warunkach trochę bardziej uważać. Jak widzicie, mam tutaj przycisk do włączenia, na środku jest wyświetlacz, który pokazuje moc, z jaką pracuje aktualnie ta stacja, jakie porty są w ogóle użyte i podczas takiego włączenia on nam się uruchamia i lekko ją słychać. Tu oczywiście kluczową sprawą jest to, jak ona głośno chodzi podczas normalnego obciążenia. Da się ją słyszeć, ale nie ma absolutnie problemu, że cały czas nam coś buczy, że nie możemy normalnie przy tym funkcjonować. Absolutnie nie. Nawet jak podłączycie do niej kilka urządzeń, to ona będzie słyszalna, ale ten dźwięk w żaden sposób nie powoduje waszego dyskomfortu. Dodatkowo coś, co wam się tutaj może przydać, to to, że mamy tutaj specjalną lampę, która przyda się ewidentnie na jakichś biwakach, pod namiotem i tak dalej. Klikamy tutaj i od razu nam się wyświetla. No ale to, co najważniejsze, to to, co znajduje się pod zaślepkami. Tu akurat duży plus dla tego producenta. Wdziera wam się tutaj kurz, jakiś brud. Możecie w fajny sposób na czas transportu zamknąć sobie po prostu takie właśnie zaślepki. I po prawej stronie mamy wyjścia z prądem stałym, gniazdo zapalniczkowe między innymi i na dole wejścia 12-woltowe. Wszystkim oczywiście możecie sterować za pomocą tych przycisków i włączać jakby poszczególne obiegi. Natomiast po lewej stronie tego urządzenia znajdują się porty, z których pewnie większość z was trochę częściej będzie korzystać. Mamy 6 portów USB, w tym 2 porty USB typu A, reszta to są porty USB typu C z różnymi mocami, łącznie z tym najlepszym portem z największą mocą z Power Delivery na poziomie 100 W, także tutaj spokojnie już poprzez ten port jesteście w stanie naładować normalnego laptopa. Natomiast tutaj zaraz koło mnie mamy po lewej stronie 3 gniazdka z prądem zmiennym 220 do 240 V. I tutaj właśnie w te miejsce możemy podpiąć te najbardziej konkretne, wydajne urządzenia, czy to elektronarzędzia, małą lodówkę, telewizor i to wszystko może chodzić. Może to nawet chodzić naraz, oczywiście jeśli nie przekroczycie tej maksymalnej sumarycznej mocy na poziomie 2400 W. Ja mówiąc szczerze, nie byłem w stanie włączyć tylu urządzeń tak mocnych, żeby mieć problem właśnie z tą mocą. Musielibyście podłączyć telewizor, lodówkę, aby to urządzenie wysiadło i nie było w stanie jakby tego ogarnąć, ale do mniejszych sprzętów jak najbardziej się nada i tak jak wam mówiłem, oczywiście może to wszystko chodzić naraz. Tego, czego mi brakuje, to ładowarki bezprzewodowe, jednak przy takiej stacji moim zdaniem chociaż jedna powinna się pojawić. 15-watowa, aby jakieś sobie słuchawki czy jakiś telefon naładować bezinwazyjnie, czyli bez szukania jakiegoś kabla i tak dalej. No i też mogłaby być sama aplikacja. Niestety FossiBot tutaj nie dołącza żadnej takiej aplikacji. Wszystkim sterujecie manualnie, tak jak wam mówiłem. Moim zdaniem to nie jest jakaś konieczność przy tego typu urządzeniach, ale fajne urozmaicenie, aby móc sobie na przykład coś zdalnie włączyć, chociażby latarkę, jak na przykład już leżycie gdzieś tam pod namiotem, a chcecie zobaczyć, co się dzieje na drugiej części tego namiotu. Natomiast z takich ważniejszych rzeczy, nad którymi trzeba się pochylić, tak jak wam mówiłem, mamy tutaj spory akumulator, bo on wynosi 2048 Wh. Tylko to, co warto pamiętać, to to, żeby podchodzić z pewnym dystansem do samej tej pojemności, bo ta, która jest tutaj omawiana, czyli te 2048, to jest taka nominalna pojemność i raczej jej w normalnym użytkowaniu nie osiągniecie. Ten wynik bliżej 10, 15, może nawet 20% mniej od tej właśnie wartości jest jak najbardziej do zrobienia w realnym użytkowaniu, natomiast nie da się wykorzystać w pełni po prostu tej pojemności. Wszystko oczywiście zależy od tego, jakie urządzenia będziecie podłączać, bo kombinacji możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Generalnie, jeśli byście chcieli ładować same telefony, to je możecie ładować 150-160 razy do pełna. Jeśli byście chcieli ładować komputer, to też kilkadziesiąt razy, w okolicach nawet 50, jesteście w stanie takiego laptopa doładować. Natomiast jeśli potrzebowalibyście zasilić coś na kempingu, na przykład jakąś małą lodówkę, to tutaj producent deklaruje, że taka lodówka 60-watowa może spokojnie chodzić przez jeden pełny dzień i kawałek następnego w okolicach 29 godzin nawet. A jeśli podłączylibyście na przykład elektryczny grill, co oczywiście podczas takiego biwaku może się wydarzyć, to ta pojemność powinna wam wystarczyć na 1,5 do 2 godzin chodzenia takiego grilla, czyli ten wynik może nie jest imponujący, ale jednak też mówimy o urządzeniu, które może mieć nawet powyżej 1000 W. Telewizor może chodzić też dobre kilkanaście godzin, sama suszarka około kilkudziesięciu
10 minut w granicach 1 godziny, albo przez 2,5 możecie podłączyć mikrofale. Tutaj producent wymyśla różne kombinacje, ale to oczywiście zależy od tego, jakie urządzenia chcecie mieć. Natomiast to, co chcę podkreślić, to to, że ta moc w połączeniu z tak dużą pojemnością powoduje, że tutaj naprawdę możecie podłączyć naraz bardzo dużo mniejszych urządzeń, albo nawet te większe, i one spokojnie będą do uciągnięcia na tej stacji. No i fajne jest też to, że tutaj już mamy ten nowoczesny akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, który cechuje się tym, że żywotność po prostu takiego powerbanka jest naprawdę bardzo długa i jest ona liczona w zasadzie w latach. To nie jest wydatek na kilkanaście miesięcy, tylko zakup takiej stacji powinien Wam dać święty spokój na 5, 7, może nawet 8 lat i ta bateria będzie po prostu tutaj cały czas w dobrej kondycji. Także jak widzicie, taka stacja może się przydać nie tylko w podróży, ale też w codziennych zastosowaniach. Moim zdaniem to, co ją wyróżnia, to to, że mamy tutaj bardzo dużo fajnych portów użytecznych i też są te zaślepki, które naprawdę w czasie podróży, zwłaszcza gdzieś na kempingu, mogą Wam się przydać. Do tego trzy gniazdka z prądem zmiennym, możecie podłączyć sobie naprawdę konkretne elektronarzędzia, mini lodówkę, czajnik i tak dalej. Także jeśli bylibyście zainteresowani, jeśli odczuwacie potrzebę, że na przykład w domu na czas jakiejś awarii czy wyłączenia po prostu prądu w Waszym miejscu chcecie mieć takie urządzenie, które pozwoli Wam pracować, albo właśnie na biwaku, to jak najbardziej można się zainteresować. To jest dosyć ciężka stacja, nie polecam jej na jakieś krótsze wypady czy w góry, absolutnie nie ma sensu się z tym siłować, ale do domu czy do jakiegoś kampera jak najbardziej. Tak jak Wam mówiłem, w sklepie Geekbuying jest ona sprzedawana, link do niej macie w opisie, a ode mnie to już na tyle. Trzymajcie się, cześć!